Chcę Wam pokazać, jak sobie zrobić albo ulepszyć dodatkowy separator odmy. Po to, żeby nam po prostu olej do dolotu nie szedł, tak? Bo jakieś zawsze znikome ilości oleju do dolotu idą. Kupiłem taki gotowy separator. Gdzie on wygląda po złożeniu tak. Ale to jest nic innego jak kawałek puszki z dwoma wejściami, tak? Więc jak to ma separować, skoro jednym otworem nam wleci olej, który się tu będzie odkładał, a drugim automatycznie go przedmucha i wyleci i pójdzie nam do dolotu. To się po prostu mija z celem. Więc ja dorobiłem sobie takie oto rureczki. Ta jest jeszcze w trakcie robienia, która jest tutaj zacięta pod kątem, bo ona będzie szła do góry i będzie miała filterek po to, żeby nam właśnie oleju nie wydmuchiwało. Ta, która schodzi w dół, to jest zasilanie, czyli poniekąd bezpośrednio z odmy wejście, które będzie nam pluło, że tak powiem, olejem na dół. I co ja sobie tutaj robię? Z czego ja to robię? Przede wszystkim rureczki, jakiś odzysk rurek od klimatyzacji od samochodu. Akurat dopasowało. Tą już wkleiłem, która będzie szła z odmy. A za chwilę, zaraz zmienię ujęcia. Zaraz wrócę. No i dobra, mam nadzieję, że to widać. Ten, który teraz spawuje, wyjmę go, to jest zatoczone po to, żeby mi weszło w końcówkę, która jest też rozwiercona. Po prostu powiększyłem wszystkie średnice, tak? Wkleję to na klej i będzie, że tak powiem, jak ma być. Ale żeby nam tego oleju nie przedmuchiwało, który będzie, żeby to spełniało w ogóle swoją rolę, to jest najtańszy kupiony, po prostu zależało mi na pojemniku ładnym, tak? Bo można by to było zrobić samemu. Teraz tu wspawam drugą rureczkę, która idzie do góry. Jeszcze kąt dopracuję, chociaż mnie to nie ziębi, nie grzeje, bo to będzie w środku. Czy to będzie równo, czy to nie będzie równo. To będzie w ten sposób włożone tam, czyli automatycznie to, co nam napluje, nie zakręci aż tak tego oleju, żeby nam wpadł tu i żeby wydmuchnęło. A z czego robię filterek? Filterek robię z takiego miedzianego sitka. Nie każdy to ma. Do tego można wykorzystać dosłownie wszystko. Można nawet kupić filterek, który jest do skuterów czy do motorów, taki plastikowy, i on też ma w środku taki miedziany wkład. Ten wkład można wyjąć, można go tu nabić w tą rurkę, żeby nam spełniał, że tak powiem, tą rolę filtra. I to po prostu zatoczę, włożę w tą rureczkę i utnę gdzieś w odpowiednim miejscu, żeby mi pasowało. I od cały separator, cały filtr będzie. Oczywiście wszystko muszę pomierzyć, żeby nie doszedł tak, że tą górą zatkam się tutaj, tak? Tu musi być tam z 1,5 cm od tego wieczka, żeby to powietrze mogło sobie tam krążyć. Wspawam to, zatoczę to, włożę, zaraz wracam, pokażę, jak to wygląda. No i tak wygląda przyspawane już kolanko. Wiadomo, tu nie ma kąta prostego, ale to mi nie przeszkadza. Jak kogoś interesują smarki i gluty, to tak wygląda moje spawanie bez obróbki. Tu po prostu mi się trochę nawarstwiło, ale bałem się, żeby tam po prostu nie przepalić, gdzie jest w głąb, nie zrobić dziury, bo bym miał ciężko ją zalać, a dwa, chciałem to uszczelnić i się udało. No i wkleję to później na klej odpowiedni. Właśnie. No dobra, w każdym razie to wejdzie. Wejdzie, tu mi się zmieści. Ja to zaraz dognę, bo ja to nagrzeję i po prostu przytulę. Ale to się mieści spokojnie, zobaczcie. Zakręcę. Widzicie? Mogę sobie zawsze tą rureczkę jeszcze skrócić, ale ja ją dognę, żeby była tak, jak ma być. Chociaż to mi tam... O, nie chce mi wejść tak, jak powinno. Czy ja ją przytulę? Czy skręcę może? Nie, to nic nie daje. Czyli ją przytulę, nagrzeję, później sobie to zaszlifuję. Zawsze, jeżeli coś prostujecie lub naginacie, teoretycznie z aluminium, to najpierw to trzeba tą obróbkę wykonać, czyli jak mamy coś naprostować lub nagiąć, a dopiero później obszlifowywać spawie. Po prostu więcej tego mięsa jest, tak? Lepiej nam to pracuje wtedy. A aluminium wiadomo, że jest podatne na wyginanie. Pewnie to nawet w ręku zrobię.
Idzie. Już jest lepiej. Bo naprawdę te separatory odmy, czy tam oil cash tank, to się nazywa chyba, elegancko jest. Jest elegancko. Nawet to przykręcę trochę. Weź wejdzie. I tam założę ten filterek. Skrócę jeszcze o jakiś kawalątek, jakieś pół centymetra. I zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak ten filterek tam wpasuje. Tu oczywiście przelot jest. To wygląda jak mały puzon, chyba to się nazywa. Spokojny przelot jest, a przez te sitko mam nadzieję, że słychać też spokojnie, płucami można dmuchnąć. Więc zataczam teraz to do wartości, która mnie interesuje, czyli tu mamy niecałe 12 mm, a mamy mieć 9 z kawałkiem. 9 z kawałkiem. Kurczę, tu mam taki pierdzielnik, że się już ruszyć nie mogę. Oczywiście ta nakrętka nie jest do niczego niepotrzebna. Więc ją zeskrobujemy. Mosiądz, świszczy. Ja potrzebuję tego sitka dosłownie tyle, tej rureczki, ile te sitko tam zajmuje, czyli więcej mnie nie interesuje. Praktycznie 3 mm muszę zebrać. Żeby nie przedobrzyć. 10. Bierzemy kawałek. Za dużo. Dosłownie jeszcze liznąć.
Czarnego Gradu. Chcę zebrać jak najmniej, żeby było jak najciaśniej. Elegancko. Nawet nie wiem, czy jeszcze nie za ciasno. Ale ja mogę zawsze rurkę uciąć krócej, a zostawić po prostu tej miedzianej tulejki dłużej, tak? Wystającej. Automatycznie sitko będzie u samej góry. No i zostawimy na górze kołnierz. Jakby nic nie wziąłem, tylko liznąłem, a teraz mierzę sobie, ile głębokości sitko zajmuje, żebym go nie przeciął. Jakbym go przeciął, no to już nie będę miał skąd wziąć. Centymetr. Czyli na samym końcu muszę uciąć. A sitko nie wiem, czy mówiłem. Może i mówiłem, ale to jest z reduktora. To jest ten odpad, który jest tu przy reduktorze. Ze starego reduktora mi po prostu rozwalił się, więc wykorzystam. Dobra, tnę i zaraz pokazuję, jak będzie wyglądało. No a tak wygląda efekt finalny tych moich wypocin i spawania. Naprawdę takie rureczki cienkie niełatwo się spawa, jeśli ktoś nie ma wprawy, tak jak ja. Ale udało się pospawać, nie ma dziur. Jest wklejone sitko na Loctite. Wklejone jest dlatego, że ono nie będzie wyciągane. Ono, jeżeli będzie, to będzie wyjmowana cała rurka, dlatego tej rurki nie wklejam. Ta została wklejona, bo ona jest na stałe. Ona jest przelotowa, także jej nie będę wyciągał. Ale ta będzie wyciągana do tego, żeby można było sobie to przemyć, przedmuchać, jeżeli się zapcha co jakiś czas i włożyć z powrotem. To naprawdę ciasno wchodzi, a to jest, że tak powiem, na wylocie, a nie na wlocie, więc to na pewno nie wypadnie. Także zaaplikujemy. Jedną ręką będę miał ciężko. I prezentuje się to tak. Teraz ma to sens, tak? Bo olej, który nam wleci do zbiornika, wleci rurką, która jest otwarta i ona nie sięga do dna. Zobaczcie, ile jest na zbiorniku jeszcze miejsca na dół, żeby coś się zadziało. A powietrze, które ma wrócić, ma utrudnioną drogę z olejem, bo jest nie dość, że jest sitko, to sitko jest zawinięte do góry. Czyli poniekąd robimy taki, no, syfon, tak? Mogę to tak nazwać. Trzeba uważać na to, co się kupuje, bo niestety w opisie nie ma, czy są jakiekolwiek sitka w środku, a tylko wlot i wylot na pusto robiony, no nic nam nie daje. Druga sprawa, wszystko sobie trzeba poskręcać albo na jakieś nici teflonowe, albo na klej do gwintów, bo nic tu nie jest uszczelnione. Jakbyście to tak, że tak powiem, podłączyli jak było, to by wam wrzygało z tych przyłączy i również z tych przyłączy, bo one też na nic nie są wkręcone. Ja je wkręciłem na nić teflonową, także będą szczelnie. Tu także nie ma żadnej uszczelki. Ja dotnę chociaż papierową, po to, żeby była. Chociaż można by to było złożyć, podejrzewam, na smar, bo te płaszczyzny, widzę, są tak idealne, że być może, że tu nie będzie żadnych przecieków w tym obrębie, raczej przecieków, przedmuchów, może tak powiem. Żeby nam nie dmuchało po prostu spalinami, tak, pod maską gdzieś. No, myślę, że
ale papierowa uszczelka na pewno nie zaszkodzi. Także trzeba uważać na te separatory, te oil kasztanki, które się kupuje, bo po prostu większość jest zrobiona jako puszka, tylko i wejście, wyjście. Nie ma żadnego filtra, nie ma w środku żadnego ślimaka, żeby zatrzymał nam ten olej. Trzeba to robić samemu. To teraz powinno zdać egzamin, powinno nam zatrzymać wszelkie resztki oleju, które spadną nam na dół. Można by było jeszcze się połaszczyć i na granicy, do której nam sięgają te rurki, tutaj włożyć zmywak, druciak ze stali nierdzewnej. Po prostu jakbyśmy upchali tu ten zmywak, druciak, to by nam spowodowało to, że olej, który wpada, po prostu ma utrudnioną drogę do góry znowuż, tak? Bo on się tam plącze w tym zmywaku, druciaku. Także ja sobie to składam, podłączam, wkładam pod maskę i będę miał święty spokój z jakimiś kropelkami oleju w dolocie i tak dalej. I co jakiś czas tylko mówię, sitko trzeba wyjąć i przeczyścić benzynką czy jakimś innym zmywaczem, żeby ono po prostu spełniało swoją rolę, żeby nam się nie przypchało. Dzięki za uwagę. A jak się prezentuje już zamontowana dodatkowa odma. Tam gdzie przewodzi go do odmy, nie wiem czy to widać, rusz nim. O. On wchodzi przed turbo. Tu jest podpięty przewód do odmy. A zbiorniczek wisi sobie tu. Czyli w takim miejscu, że go prawie nie widać. Z góry silnika jest schowany tam pod spodem. Za lampą praktycznie. I zobaczymy, jak to sobie zda egzamin.